nazywam Michał Zawadzki, jestem dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Płocku. Chciałbym Państwa powitać bardzo serdecznie na siódmych międzynarodowych spotkaniach młodych skrzypków imienia profesora Ławrynowicza. Bardzo serdecznie witam szanownych jurorów. Skoro mamy międzynarodowe spotkania młodych skrzypków, to też mamy międzynarodowe jury. Chciałbym powitać przede wszystkim panią profesor Krystynę Makowską-Ławrynowicz, panią przewodniczącą. Jest mi niezmiernie miło również powitać i przedstawić Państwu panią profesor Izabelę Ceglińską. Bardzo serdecznie witam pana profesora Andrzeja Gębskiego. Bardzo serdecznie witam również pana profesora Michała Grabarczyka. Witam również serdecznie pana profesora Andrzeja Konstantego Kulka. Witam panią profesor Larisę Kolos z Luksemburga. Witam serdecznie pana profesora Edwarda Sienkowskiego z Austrii. Witam również serdecznie pana profesora Sergeja Krawczenko z Rosji. Bardzo serdecznie witam pana magistra Janusza Smolarskiego, przedstawiciela naszej szkoły. Proszę Państwa, tylko chciałbym króciutko powiedzieć, że organizatorami dzisiejszego, znaczy naszego tej edycji konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Płocku oraz Płockie Towarzystwo Muzyczne imienia Wacława Lachmana, a dzisiejsze święto muzyki skrzypcowej nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc finansowa Urzędu Miasta Płocka, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mam dla Państwa jeszcze jedną informację. Proszę Państwa, w naszym konkursie, w tegorocznej edycji przewidzieliśmy dzięki uprzejmości pana Edwarda Pazika, który jest właścicielem domu aukcyjnego instrumentów smyczkowych. Nagrodą specjalną w tej edycji konkursu będzie instrument, to będą skrzypce lutnicze. Informacja dla uczestników jest taka, że będzie można wybrać sobie jeden z trzech egzemplarzy, który będzie dostępny u pana Edwarda. Pan Edward również ma przy foyer naszej szkoły stoisko, gdzie można wybrać, zobaczyć instrumenty, które przywiózł. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jury przewiduje również nagrody pozaregulaminowe w postaci występów i koncertów w całej Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam teraz panią Justynę Golus. Rozpoczynamy zmagania. Pani Justyna Golus będzie teraz do Państwa prezentować poszczególnych kandydatów. Dziękuję uprzejmie. Rozpoczynamy przesłuchania etapu pierwszego. Pierwszy dzień będzie na nowe
co się nazywa wyjęcie. Wykonam kapis opus pierwszy, numer 10, kolorowy jego. Sonatę nie wolę, uchwała 368-31 i drugą mierzenie Fryderyka Kempna oraz sumy wymiarów spół obóz szóstym Henryka Wileńskiego. Przyszłe wypiany profesor Luba Nowicka.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sprawdzić. Tutaj? Aha. Chyba. Что? А. А, вторую часть? Хорошо. Jeszcze 5 minut, tak. A my w miejscu nie grają? No a gdzie noty? Ja nie wzięła? A nie u mnie. No dawaj to swoje noty. Pani profesor, to my tu siedzimy sobie. Dobrze. Czemu za mną nie przyszli tak? No nikt nie przyszedł. Ładne. Dawaj swoje chociaż noty kusoczek. В темпе. Быстренько. О, молодец. Доброе, Шиня. Я вам там цеглы маму взяла. У меня тоже. Ну, я забрала. Есть наверху. А, там... Ну давай, пошли кого-нибудь, 218. Там открыто. Не, там закрыто, вы что? Там вообще все. Ищите, там реально. И закрывайте потом. Так, мы пока играем. Прямо так. Давайте вон.
Pamiętasz, nie? Jak skończymy drugą, ja na cztery karty.